Witamy na konferencji prasowej po meczu Broń Radom Legia Warszawa. Poprosimy o ocenę meczu pierwszy trener Legii Filip Raczkowski. Panie trenerze, czy bramka szybko strzelona na początku meczu ustawiła mecz, czy nie? Znaczy na pewno bramka strzelona na początku meczu miała pewnego rodzaju wpływ na jego przebieg. Chociaż myślę, że jeżeli chodzi o sam plan na mecz, to co mieliśmy do zrealizowania i też tutaj chwilę czuła przed sztabem, przygotowanie do meczu całego zespołu i planu taktycznego było takie, jak sobie założyliśmy, to co przewidywaliśmy. Natomiast tutaj myślę, że przede wszystkim wielkie, nie powiem, że wielkie gratulacje dla gospodarzy za to, że walczyli do końca i strzeli na bramkę w ostatnim minucie meczu. Panie trenerze, trener Broni, jak jest takie powiedzenie, nieważne jak się zaczyna, a ważne jak się kończy. Drugi mecz, druga bramka w doliczonym czasie gry. Nie chcę powiedzieć, że to jest nasza specjalność, ale dużo bramek strzeliliśmy w ten sposób w tamtym sezonie. Teraz również kontynuujemy tą, że tak powiem, świecką tradycję. Wolałbym kontrolować spotkania i osiągać dobre rezultaty w regulaminowym czasie gry, ale zawsze mówię, no tutaj trzeba walczyć do końca i jeżeli nie możesz wygrać, to trzeba zremisować. Na pewno dla nas spotkanie ciężko w zły sposób się zaczęło, uczulaliśmy się na te auty, ale niestety daliśmy się zaskoczyć. Później konsekwentnie próbowaliśmy wyrównać, szło nam lepiej, gorzej, ale tak jak tutaj zostało podkreślone, do końca próbowaliśmy i wierzyliśmy, że chociaż jedną bramkę wciśniemy i to nam się dzisiaj udało. Panie trenerze, na tle Legii dzisiaj sprawiej wypadliście niż Sokoła tydzień wcześniej, co dzisiaj pan jest takim moim stwierdzeniem? Ja nie chcę tutaj oceniać. Zobaczę, zrobię analizę na wideo i będę mógł powiedzieć, które elementy zawiodły, które były dobre. Na pewno Legia z zespołem innym niż Sokół. Prezentuje większą jakość indywidualną, ma bardzo dużo reprezentantów młodzieżowych, więc ten mecz myślę, że tutaj zupełnie inny kaliber miał i mówię, no, na chłodno podejdę do analizy.